Siema wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj zagramy sobie w grę o nazwie I Love The Money Show, czyli nowa gra od Decaf Studio. Decaf, które tworzyło oczywiście Strike Force Kitty i inne ich piękne produkcje. Gra, która wyjdzie na Steama dopiero 11 października, czyli w dzień, kiedy to nagrywam, jest 6 października. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś zrzucić jako bonusowy filmik. Gierka polega na tym, że jesteśmy w show, w którym musimy zdobyć pieniądze. I w sumie tyle. I dlatego w ten sposób zarobimy na Chupa Chupsa, ewentualnie na swoje własne mieszkanie. Ale bez dłuższego gadania zaczynamy naszą przygodę. I cieszę się, że zrobił coś, jedną rzecz. Często z Unity, gierkami na Unity mam tak, że jest myszka, wylatuje mi na drugie ekrany. Zrobili, że jest sterowanie strzałkami. I więc powinno być wszystko spoko. Okej, mamy tutaj 3 sloty. Mamy jeden mod do odblokowania, w sumie nie wiem zbytnio co one znaczą. Mówię, mało jest informacji na tej gry, dlatego że dzisiaj 6, a dopiero 11 wychodzi. Mamy tutaj nasze postacie do naszego show. Zobaczymy, koło my tu mamy. Mamy Frank Lud, Carl Snow, Frederico, Thomas Greedy, Gustav Forbes, Quentin Coin, Levi Clever i Boris Berda. Zgaduję, że każdy z tych osobników jest jakimś nawiązaniem do jakichś gwiazd, czy w tym stylu, bo na przykład jak usłyszałem tutaj Gustav Forbes, no to mi się przynajmniej kojarzy z Forbes, tak, tym magazynem, czy co to tam jest dla o tych najbogatszych. Ale ja wezmę sobie Boris Burda, bliet. Bo gra jest w sumie od naszych rosyjskich sąsiadów, więc Boris pasowałby tu idealnie. Nie potrafię robić wszystkich akcentów, więc suka, bliet! I do przodu. You want to choose this character? Oczywiście, że chciałem ten charakter wybrać. I mamy naszą arenę do show. Przelatuje helikopter z naszym osobnikiem. Fajnie ogólnie zrobili taką grafikę, znaczy rysunki typu Lego, coś w tym stylu. Wchodzi ten nasz Boris do swojej celi? To wciąż to wygląda, jakbym był w celi. Okej, zamknęli go. Okej, mamy jakby, powiedzmy RPG-a. Mamy tak, 7 życia, 5 mięsa. Możemy się leczyć, możemy się najeść. Oczywiście, że mamy pieniądze. Mamy tutaj nasze statystyki, mamy całą naszą tabelę. Mamy rozegrać 10 meczy i zdobyć jak najwięcej pieniędzy i ustawić jak najlepiej w naszej tabeli. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. W każdym razie pierwszy dzień, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Gadamy, czemu się wydaje, że ta gra jest cały czas za głośna? Czy mogę jakoś spauzować? Okej, mogę to spauzować. Szybko. Czemu myszka się nie chce pojawić? Dziękuję. Myszka się pojawiła. I minimalnie sobie to ściszymy. Czekaj, gdzie? Sezon składa się 10 meczy wygrany. Znaczy zwycięzcą jest ten, który zbiera najwięcej coinów. Jeżeli uderzysz jakichś innych graczy lub fanów w trapkę, to tracą swoich. If you hit the other player, all fall. Jeżeli uderzę innego gracza lub wpadnę w trapkę, tracę swoje coiny. Czemu tak jest? Nie wiem. Jednakże niech tak będzie. Okej, jesteśmy. Mamy wszędzie coiny. Mamy tutaj mamy weapon, który używamy spacją. Okej, wyrzuciłem pięknie nasz granacik. No ale to mnie w żaden sposób nie, god damn it, nie cieszy. Bo chciałem chociaż wykorzystać to, że uderzy w kogoś innego. Okej, mamy coś sporo hajsu. Nawet nam dobrze wychodzi jak na razie. Pierwszy dzień nie jest aż tak bardzo problematyczny. Tam sobie coś zdjęliśmy, mamy tutaj nasz boomerang, który niestety nikogo nie trafił. Chociaż możliwe, że kogoś trafiłem, bo mamy first blooda. Więc wydaje mi się, że udało się w takim razie kogoś tym boomerangiem trafić. Teraz mamy strajka, czy jak ja mam tego użyć? Za przeproszeniem. Tu była mina, nie zauważyłem jej. Okej, przynajmniej nie tracimy wszystkich coinów. Okej, myślałem, że za każdym razem tracimy wszystkie coiny, a na szczęście tak nie jest. Tylko tracimy jakimś tam kawałek i pierwszy mecz jest nasz. Pierwsza wygrana, udało nam się tutaj to do tego taktycznie podejść. Nasz Boris Suka Bliet Burda ładnie tutaj miażdżącą przewagą pokonał swoich przeciwników. I mamy teraz nasze tutaj oczywiście naszą celę. Czy możemy cokolwiek zrobić innego? Na przykład nie wiem, wejść sobie w statystyki znowu. Coś się zmienia? Nie. Nie mam żadnej różnicy, więc next day. Czemu? Aha, dni mijają i wtedy mi spada jedzenie. Okej, 2 razy zjadłem. Myślałem, że wystarczyło mi, że. Znaczy, myślałem, że wystarczyłoby, abym kliknął. Jedzenie. Daj mi jeden kwadracik.
A daj mi całe życie. Daj mi tutaj wszelkie jedzenie. Witajmy wszystkich, mamy tutaj naszych nowych kontestantów, mamy tu jakiegoś naszych nowych walecznych uczestników. Tego słowa szukałem cały czas. Mamy jakąś tam krowę, coś w tym stylu. Ogólnie zauważyłem pierwszy problem. No te dialogi zdecydowanie szybko mijają. Okej, czy jakieś są zasady z drugą gierką? Czy... Okej, zawsze są same zasady. Alright, czyli... O, tylko czy ja mam się ich bać, że to może są jakieś przeciwnicy? Poczekaj, czy mogę ci przychrzanić? What?! Czy ja dobrze rozumiem, że właśnie pojawiła się podobno dosłownie mina i przez to ja zginąłem? Jestem pajacem. Widziałem tą minę. Ja ją totalnie widziałem i mówię sobie w głowie, że on nie ucieknie, ale nie, po co? Lepiej... Ole sztupie... Okej, prawie znowu biegłem w minę, co było dla nas tragiczne. Nie rozumiem, że jeżeli stracę całe życie, czyli spadnie mi tam do zera zamiast z 7, to rozumiem, że wtedy jest... O, to jaki duży pieniądz był. To rozumiem, że wtedy jest, że jak powiem, finito mojego biegania i sobie nie pobiegam już, tak? O, ja tu mogę grać po prostu w tego! W tenisa, okej, pyk. Uuu, piękny strzał! Okej, gdzieś tam strzeliłem, nawet nie wiem w sumie gdzie. Prawie znowu minę strzeliłem. Ile mogę jeszcze razy strzelić z piłeczki? Czy ja mam tutaj tą nieskończoną ilość? Daj w tego byka. No, goddammit! W byka! Dawaj w niego! Ogólnie zauważyłem, że ja mam strasznie wielką przewagę w hajsie, ale pozbieram więcej, żebym się pewnie musiał przejmować tym, że nie mam jedzenia. 507 coinów po drugim dniu. Ile teraz muszę dni czekać? Okej. Okej, match day, więc oczywiście eating dwa razy. Sobie tutaj wcinamy całe jedzonko i match day oczywiście. Witajcie wszyscy, tutaj nowy nasz... mamy nową niespodziankę. It's showtime, czyli ja dobrze rozumiem, że teraz ktoś będzie jeździł w posiarce, czy co to tam... Do jasnej ciasnej jest? Tak jest. Mamy na trasie kosiarkę, która po prostu kosi przeciwników. I to nie ma żadnego zamierzonego, że jak powiem, żarciku. Tylko tak się po prostu dzieje. Więc moim aktualnie zadaniem będzie po prostu zbieranie pieniędzy i nie skupianie się na tej kosiarce. Szukajmy po prostu jak największej ilości wrzuconych pieniędzy. Czy ja mogę w ogóle jakoś aktywować te... Wow, co ja właśnie zrobiłem? Jeszcze kogoś zabiłem! Jestem mistrzem rzucania młotem. Zdecydowanie. Nikt mi tego nie może zabrać. Po prostu zdobywam w tym momencie nasze pierwsze miejsce w przygodzie. Wow. Za głupi byk, a jestem na drugim miejscu i tak... Powiedzmy... na pograniczu przegranej, więc fajnie by... Prawie w to biegłem. Fajnie byłoby znaleźć tu jakieś właśnie takie duże ilości pieniędzy. Okej, wy się tutaj chcecie, widzę, pozabijać, więc czemu miałbym wam tego nie podebrać. O, w golfa też można grać. Normalnie prawie jak Fortnite. Staniesz kiedyś, typie? Musiałeś we mnie wpaść i to teraz jeszcze w trapkę wrzuci, co? Wiedziałem, że mnie wrzuci w trapkę. Na szczęście udało mi się wygrać w ostatniej chwili. Bo gdyby było... Wydaje mi się, sekundę, dwie dłużej, to mogłoby być tak, bym stracił przewagę. Ty dziadygo, okej, muszę teraz strasznie się wyleczyć dużo, co mi powoduje, że dużo hajsu stracę. Ale mam i apteczkę. A, no właśnie, znowu zjadłem bezsensownie przed walką. Mówię, czemu życie jest zielone, jedzenie jest żółte? To ma jakieś znaczenie, czy to po prostu taki kolor, który nie zauważył od początku? Mickey, Towers and Bricks, czyli mamy teraz typów, którzy ustawili się na wieżyczkach i będą rzucali w nas, uwaga, cegłami. Jakby tego było mało, że ja muszę unikać już moich przeciwników, że muszę unikać kosiarki, że muszę unikać tych wrednich byków, to jeszcze dodali tutaj nam takie głupo... Ała! Chciałem po to złoto wbiec. Co to w ogóle jest? Jakiś tam złoty hełm, coś w tym stylu. Okej, pyk, młot się zakręcił i prawie trafiłem, niestety się nie udało. Czy ja muszę teraz jakoś coś znaleźć tego typa? Nie, on umarł. Znaczy stracił go z czasem, a nie umarł. Okej, to jest kosiarka, mam nadzieję, że ją unikniemy, dobrze. Potrzebowałbym... chciałbym znaleźć taki... Okej, może być magnes? Wow! Ledwo wyszedłem i od razu dostałem od typa, ale okej, mamy magnes, więc tutaj możemy sobie sporo
tego hajsu pozbierać. Mam nadzieję, że już nic mi tutaj nie przeszkodzi w naszej krucjacie, chciałem powiedzieć. W naszym podbijaniu świata. Okej, tutaj sobie weźmiemy oczywiście jedzenie, weźmiemy sobie apteczkę. A weźmiemy sobie kolejną apteczkę, żeby jak najwięcej tego HP mieć na koniec naszej przygody. Bo raczej nie powinienem już tego przegrać, prawda? Prawda? Okej. Pierwszy 1000 zdobyliśmy. Mamy achievement pierwszy 1000, chociaż pomimo tego, że nie widzę tego 1000 na mojej ilości pieniędzy, bo mam tylko ich 962, to mamy pierwszy 1000 zbierany, więc możemy pójść ogólnie, jak tam jest, 4 na 10. 4 na 10, czyli mamy już, że jak powiem, jeszcze tylko jeden mecz do wygrania, aby być w połowie. Witamy wszystkich, będziemy jeszcze dynie i arbuzy. Dynie i arbuzy, jak to mam odczytać? Czy to jest coś pomocnego w końcu? Czy to się znowu coś pojawi? Czy oni po prostu zamiast cegłami będą rzucać? Nie, okej, okay, nie rzucałem nas w żaden sposób arbuzami. Chociaż tutaj wychodzą. Co one robią? One nas atakują, prawda? Okej, okay, one wybuchają. Nieważne, nie wchodzę już tutaj w to. Nigdy więcej. Ja chcę zobaczyć, jak ten działa, ten złoty hełm. O, what? Złoty hełm działa jako nieśmiertelność. Wow. O, załatwiłem typa. Nice. No i załatwiliśmy się nawzajem. No ty tutaj bizneswoman, troszeczkę sobie przesadzasz. Okej, okay, widzę, że mamy troszeczkę problemy troszeczkę mamy, widzę. Więc musimy się jakoś przyspieszyć. Pyk. Musimy się tutaj przyspieszyć zdecydowanie. Bo jeżeli nie zwiększymy naszych obrotów, to Levi Clever wygra dzień piąty. I nie wiem, czy ma jakąś zależność, że na przykład może sobie na przykład jeden dzień wygrać, a ja będę tak na topie. Więc wolałbym nie ryzykować, może też jakoś tu biję, może zacznie się z kimś zbijać. Co ty na to, typie? Ole, Bent poszedł. No teraz zauważyłem, że nie dostaję punktów za... A jak się nazywa? Za zbicie kogoś, tylko pieniądze. Więc mi się opłaca po prostu spróbować kogoś zestrzelić. Pyk. O, kogoś zestrzeliłem, plus 50, super. I udało mi się po prostu wygrać. Jestem bogiem tej gierki, tu się nie da przegrać. Nie da się przegrać, jeżeli weźmiecie Ruska. Bo wiecie, ruscy twórcy, to oczywiście ruscy są nagle najlepsi. Więc jeżeli będziecie chcieli sobie zagrać tą gierkę, nie wiem jakie nawet będą ceny tej gierki, czy będzie na przykład free to play, czy będzie trzeba płacić, ale jeżeli będziecie chcieli sobie kiedyś sprawdzić swoje siły z jakiegoś powodu, bierzcie Ruska. No, to jest najlepsze jest. Czy ja dobrze rozumiem? Teraz mam za dwie opcje. Albo włączyli automaty... O mój Boże. Automatyczne... jak się nazywa? Znaczy automatyczne. No samo jeżdżące, no niech będzie, czyli automatyczne. Ała, nie planowałem tego, szczerze mówiąc. Kosiarki. Czyli już zdjęli Johnego z kierownika kosiary. Postanowili, że tym razem sobie po prostu same pojeżdżą i będą nas atakować. Ciekawie, ciekawie. Okej, okay. Mina. Zauważyłem w ostatniej chwili. Chciałem dać magnes znowu. Albo nie magnes, ten greedy coin, bo wydaje mi się, że on mi wtedy dał strasznie dużo. Albo okej, okay, w sumie to jest gig golfowy, więc możemy sobie postrzelać w typów. Może kogoś zestrzeli. Okej, okay, jestem niby bully. Dostałem achievement, że jestem bully, ale okej, okay, kogoś zestrzeliłem. To jest w sumie dobra taktyka, żeby po prostu ludzi zestrzelić. Może kogoś znowu zestrzeli przez przypadek? Tak jest! Mamy to! Znalazłem teraz też greedy coina, czyli mamy strasznie dużą ilość hajsu. Nie chcę zabrać żadnej innej broni, ponieważ to nie jest, ta broń jest zarąbista. Znowu mamy greedy coina. W lewo. Może kogoś trafi? Może tutaj? Tym razem? Okej, okay, no Gustav Forbes jest najbliżej, ale wątpię, żebym miał w ogóle szansę na dogonienie nas z hajsem. Więc tutaj postrzelam szybko. Może akurat stanie idealnie. Jednak nie wstał, jednak nie wstał. Nie dostał tą piłką w twarz, więc możemy sobie uderzyć na kolejny dzień. Jestem ciekaw, czy na przykład mogę tutaj umierać przez głód, więc wolę nie ryzykować, że na przykład mój głód spadnie do zera. Przecież byli osobnicy, którzy jeździli na kosiarach. Zrezygnowali z nich. Dodaję sobie automatyczne kosiary. A teraz oprócz automatycznych kosiar będą jeszcze automatyczne, znaczy będą jeszcze manualne kosiary z cegłami na plecach.
Czy to już nie jest zbytnio przesada? Pyk! Uuu, nawet się nie spodziewałem, że mówiąc tego, że trafię, ale skoro tak miało być, to się cieszę. Czy mógłbym wziąć ten magnes jako ja? Uuu, nie, nie. Okej, dziękuję za magnes. Dziękujemy za magnes, a trzeba oczywiście to wykorzystać jak najszybciej, trzeba tutaj wszystkiego unikać. Dawaj magnesik, zbieraj tyle ile się da, tyle ile się da. Nie mam pierwszego miejsca, więc to mnie cieszy. O, co nie przyzwoniłem typowi. Tylko, że wyszło na tym, znaczy wyszedłem chyba na tym gorzej niż on, bo on mnie wywalił pierwszy, potem ja jego, czy jakoś tak. I on zebrał moje coiny. Więc unlucky, okej, złoty hełm, złoty hełm, złoty hełm. Czy ja teraz, tak, jestem teraz nieśmiertelny, czyli mogę sobie tutaj właśnie teraz pozwolić na to, żeby przejechać przez wszystkie tereny. Okej, dawaj. Daj, może kogoś strzelimy, może kogoś strzelimy. Proszę. Bądźmy bully. Chciałbym być bully. Chodź, zastrzeliłem, nie wiem kogo, nawet dwóch. Nawet jeszcze tego, jak się nazywa. Ała. A jak się nazywa, byka zastrzeliłem. Unikać, 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 trzeba szybko te pieniądze zbierać, mamy 6 sekund. Mamy pierwsze miejsce. Okej. To się nie da przegrać. Zaczynam już tutaj z teorią spiskową. W tej grze się nie da przegrać po prostu. Chyba, że rozegra się na tyle źle gierki, że nie będzie miało się pieniędzy. I wtedy po prostu nie da się tego rozegrać. Bo na przykład nie będzie miało się na jedzenie, więc nie będzie miało się życia. Coś w tym stylu. Może można zginąć. Bo w sumie nie wiem, co się stanie, jeżeli mi moje życie spadnie do zera, prawda? To jest też jeszcze naszą tajemnicą. Znaczy, tajemnicą. Nieodkrytą ciekawostką Boxdela. Hehe. Okej, tutaj granat. Zestrzeliłem typ, znaczy wrzuciłem jakimś typa, co mnie zadziwiło. Okej, przydzwoniłem jednemu typowi. Teraz tak, ten bumerang się tutaj przyda, że rzuci gdzieś na tam. Jakbym trafił bumerangiem, to po prostu był mistrzem najdłuższych rzutów bumerangowych w tej gierce. O, jak się kręcisz na... jak się nazywa? Jak się kręcisz na młocie, to możesz wejść w pułapki, bo one ci nic nie zrobią. Nice. Nice, to jest dość taka ważna informacja, którą będzie można jakoś wykorzystać. Teraz ten granat by się nam tutaj przydał. O, bo jednak młot. O Jezu, tak się rzucił beznadziejnie. Dobra, to mamy golfa. Golf, gdzieś tutaj coś zestrzelisz. No proszę, zestrzel kogoś. Chociaż jednego typa. No wstawaj, ej. Okej, nie zestrzeliłem go. Po czasie ktoś dostał. Teraz trzeba byłoby znaleźć Gustava Forbesa, bo on ma najwięcej hajsu, więc trzeba byłoby się go pozbyć. No ale to też nie jest tak proste. Ty dziadzie. Wow, z pułapki w pułapkę wpadłem. I byłem piąty. Paneczek, mówiłem, że nie da się przegrać w tej gierce, no nie? Jednak się da. I na 8 meczów się wygrałem 7. Więc nie jest najgorzej, jak jestem w tabeli. W tabeli jestem pierwszy, mam przewagę 600 coinów. Next day eating, match day. Więc zobaczymy co z tym. Nie mieliśmy żadnej informacji na temat nowych nowych utrudnień, czyli twórcy. Organizatorzy turnieju chyba zrezygnowali już z uprzykrzeniem naszego życia. Ewentualnie może jest taka głupia zależność, że jeżeli nie wygrywamy, to wtedy nie ma utrudnienia, żeby było właśnie na zasadzie, że jeżeli tylko wygrywasz, to nagle działałem na twoją niekorzyść. To była taka dość ciekawa teoria spiskowa, ale zgaduję, że jak nie ma. Dobra, magnes, jak najwięcej musi działać jeszcze. Jeszcze trochę, to będzie, tutaj wypadły pieniądze. No i oczywiście, jak wypadły pieniądze, to musiałem to schrzanić i dostać jeszcze cegłą w plecy. Wow! Dwa razy pod rząd. To jest niesprawiedliwe, że ja dostał dwa razy. Nie zbijajmy się ze sobą. Czemu wy w ogóle próbujecie w się wbiegać? Znaczy ja wiem, że też nie jestem niewinny, bo też jestem osobnikiem, który po prostu po części wbiegł tego typa. Ale ja nie chciałem. Ja naprawdę nie chciałem. Okej, tutaj za dużo tych mobilnych rzucaczy cegieł, więc trzeba jakoś przebiec dookoła. Zaraz. Frank Lut!
Czy ty sobie nie przesadzasz zbytnio ze swoją ilością coinów, które posiadasz na swoim koncie aktualnie? Frank Lud, przestań! Wow. To co, wszyscy będą się tutaj zderzać? Okej, mam magnes. Mam magnes, ale czy mi może jakoś jeszcze pomóc? A, ten magnes się akurat skończył. Frank Lud, przestań! Ała, no jeszcze wpadłem pod pumpkina. Nie mówię, że jeszcze przegram to wszystko w ostatniej chwili po prostu. Frank Lud. Różni się ode mnie. Przed ostatnim meczem. Dosłownie. Ale to dosłownie 140 coinami. Chyba 145 nawet, jeżeli dobrze mi się wydaje. To nie jest dobre. To nie jest dobre w żadnym wypadku. Hello everybody! Today is the last game of the season, we are going to... No i nie przeczytam tego, to jest za szybko. Ostatni dzień naszego turnieju. Okej. Zestrzel kogoś. Proszę cię, zestrzel ich! To jest mój win condition, żeby właśnie ich zestrzelić! Wtedy dostał 50 coinów! What? Jak z takiej odległości nie trafiło? Hej, mam tenisa. Może ktoś trafi. Nikogo nie trafiłem. A Carl Snow sobie naprawdę tutaj dobrze radzi. Dopóki to nie będzie Frank Lud, powinien być bezpieczny, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak? Jak on nie dostał, a ja dostałem. Hej. Znowu ta cegła! Oni mnie nienawidzą! Hej, teraz wszystkie te coiny, wszystkie coiny, dosłownie wszystkie, które można rzuć gdzieś tam. Hej, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Thomas Greedy. Nie skupiam się zbytnio na reszcie miejsc. A też nie jest powiedziane, że jestem na przykład lepszy o wiele od właśnie Luta. Dawaj, strzel kogoś. Proszę cię. Okej. Okay. Są pieniądze jakieś? Więcej, więcej, więcej. Nie! Okej, okay, uniknij tego. Dobrze. Jedzenie mi się przyda. Apteczka by się przydała w sumie. Nie! O, ale bym wpadł w tą minę. Chyba coin jakiś jest. To nie jest wciąż Lud. Zbieraj to wszystko, zbieraj to wszystko. O, piękne kwoty, piękne kwoty, piękne! Musimy to wygrać, musimy to wygrać. Lud było nas 200 coinów różnicy. Udało się wygrać. Udało się! Jestem milionerem. Jak widać, Lud dość blisko utrzymał sobie swoje miejsce, ale na 10 meczy wygrałem ich 7. I to wystarczyło, aby osiągnąć prawie 4000 coinów i zwyciężyć w naszej przygodzie. Więc to było tyle, jeżeli chodzi o gierkę. Jak ona się w ogóle nazywała? Już zapomniałem się. I love the money. Jeżeli wam się gierka w sumie podoba, no to tak jak powiedziałem, wychodzi niedługo na Steamie. Jak widać. Aha, mogę go wybrać tylko. Jak widać, są jeszcze jakieś inne tryby do rozegrania. Prawdopodobnie są to jakieś, że jak powiem, tryby trudniejsze, coś w tym stylu. Zaraz sobie to jeszcze szybko sprawdzimy. Aby nie było, że was zostawiam z nie wiedzą, co są te inne tryby. Mogę to przyspieszyć, dziękuję, wracamy do celi, tak, oczywiście. Zobaczcie, czy na przykład jakieś inne będą statystyki turniejów, coś w tym stylu. Statystyki. 10 meczów znowu. Wydaje mi się, że to jest po prostu trudniejszy poziom gry. Że na przykład na początku jest taki easy, potem jest normal i tak dalej, żeby po prostu zwiększyć swój poziom trudności. Ja tego robić nie będę, ponieważ wiecie mnie, znaczy znacie mnie i dla mnie przechodzenie tego samego tylko na 4 poziomach trudności jest czymś bezsensownym, więc mówię I love the money, niedługo wychodzi na Steamie, jeżeli chcecie zagrać, żeby nie było, bo oczywiście żyjemy w takich czasach, że wszyscy dostają pieniądze za reklamowanie gier. Ja kasy nie dostaję coś takiego, więc to jest moja szczera opinia na temat tej gry teraz w momencie. Śmieszna gierka, ale jeżeli by kosztowała więcej niż 2 dolce, to raczej bym jej nie kupił.
Muszę być szczery. A więc jeżeli będzie więcej kosztowała, to raczej nie kupujcie, wystarczy, że obejrzycie ten filmik. Chyba, że sorry, wam się podoba. Wtedy grajcie. Zostałem link do gry w opisie. A i cóż, dziękuję Decaf za to, że daje mi dostęp do tej gry parę dni wcześniej. No cóż, to ma tyle. Siemanko, peace, yo! Baby, I'm a bad boy, I might hurt you. I need a therapist and a perk too. I need cash flow, you fuck with fat hoes. I ain't got no drugs, I'm turning to an asshole.